Pan Jezus Chrystus. Pozdrawiamy naszych ukochanych internautów. Najpierw naszą ukochaną panią Agatkę, która na pewno nas słyszy. Niech Pan Jezus wszystkim błogosławi. Moi drodzy, wróciliśmy z góry Tabor. Mimo, że było po czasie, byliśmy w środku i modliliśmy się w środku. Troszkę jesteśmy umęczeni, ale co ciekawe, na konferencję będą dwie litanie, dwa pacierze, także nam chwilkę zejdzie. Usiądźmy spokojnie na swoich miejscach. W tej chwili pani Kursia pokazała, są dwie góry Tabor. Jak to dwie góry? Pouczenie o górze, o pouczenie. Moi drodzy, idę o górę Tabor, a później i będzie też pouczenie, jak pani Kursia chce. Niech Piotr, Jan, Jakub, mówi Pan, syn Zebedeusza, wejdą ze mną na tę górę. Wy zaś tu rozsiądźcie się na drogach prowadzących do tej góry. Głoście Pana, wieczorem chcę Was na nowo ujrzeć w Nazarecie. Ale to mieli prędkość. Nie oddalecie się więc, pokój niech będzie z Wami. Chodźmy. I zaczyna się wspinać Jezus, już nie oglądając się wstecz. Idzie krokiem tak szybkim, że Piotr z trudnością nadąża. Przy jednym postoju Piotr czerwony i zwany potem tego, dokąd idziemy? Nie ma domów na tej górze, a na szczycie jest tylko stara twierdza. Czy tam chcesz nauczać? Wtedy poszedłem innym zboczem. Widzisz, że jestem do niego zwrócony plecami. Nie idziemy do twierdzy, ale ci, którzy w niej przebywają, nawet nas nie ujrzą. Idę połączyć się z moim ojcem i chciałem mieć was przy sobie, bo was kocham. Chodźmy szybko, o mój Panie. Czy nie moglibyśmy iść nieco wolniej i mówić o tym, co usłyszeliśmy i widzieliśmy wczoraj? Na spotkania z Bogiem trzeba zawsze udawać się pospiesznie. Chodźmy. Szymonie Piotrze, tam w górze pozwolę wam odpocząć. I wspina się dalej. Jestem z Jezusem na wysokiej górze, opisuje Maria Waldorfa. Jest z nim Piotr, Jan, Jakub. Wchodzą jeszcze wyżej, spojrzenie obejmuje rozległe horyzonty. Piękny i spokojny dzień pozwala wyraźnie widzieć nawet najdalsze szczegóły. Musi być wiosna, być może marzec. Uwaga, szerokość geograficzną, na jakiej leży Palestyna. Zboża już wysokie, lecz jeszcze zielone, falują jak mądre morze. Po krótkim odpoczynku w cień zganika, na który Jezus się zdecydował z pewnością dla Piotra, wyraźnie męczącego się wchodzeniem na wniesienie, teraz idzie dalej w górę. Znajduje się tu płaska polana, ograniczona półkolem drzew. Ta polana ma kilometr długości, 400 metrów szerokości. Odpocznijcie, przyjaciele, a ja tam idę, żeby się modlić. Wskazuje ręką wielki kamień, to skała wystająca z góry, ale nie od strony zbocza, lecz skierowana ku wewnętrznej polanie, ku szczytowi. Jezus klęka na trawie, wspiera dłonie na skalę i w takiej pozycji on przyjmuje teraz Getsemani. Słońce go nie ogrzewa, gdyż wierzchołek otacza go cieniem. Piotr zdejmuje sandały, wysypuje z nich kurz. Jan idzie w ślad za nim, żeby mieć więcej wygody, szuka sobie pnia drzewa, opiera się o niego plecami, no to skąd my to znamy? Ja żebym krzesło znalazł, żeby tę konferencję wygłosić. Jan trwa w posiedziącej, obserwując mistrza, jednak spokój miejsca, świeży wieczyk, cisza, zmęczenie pokonują jego. Głowa opada mu na pierś, a powieki na oczy. Nikt jednak nie śpi głęboko,
ogarnęła ich tylko lekka senność. Budzi ich żywy blask, przesłaniający jasność słońca. Zaskoczeni apostołowie otwierają oczy, widzą przemienionego Jezusa. Jest teraz taki, jak go widzę w wizjach w raju. Oczywiście bez ran, bez sztandaru krzyża. Podobieństwo widać w majestacie jego twarzy i ciała. Podobna jest też jasność i odzienie. Ciemna czerwień szaty zmienia się w diamentową i perłową, niematerialną tkaninę. Jest ubrany jak w niebie. Jego twarz to słońce, które wydziela światło syderalne, lecz bardzo intensywne. Jego szafirowe oczy błyszczą w nim, wydaje się jeszcze wyższy, jakby chwała powiększała jego wzrost. Jezus stoi teraz. Wydaje mi się nawet, że unosi nad ziemią, pomiędzy nim bowiem a ziemią zielenie łąki znajduje się rodzaj świetlistej pary, przestrzeń będąca, że to nie jest ich nauczyciel tak, jak jest przemienny. Nauczycielu, nauczycielu, wołają go cicho, głosami otworzonymi, a on ich nie słyszy. Jest w ekstazie, mówi Piotr, cały drżąc. Cóż on może widzieć? Trzej apostołowie wstali, chcieliby podejść do Jezusa, ale brak im śmiałości. Blask tymczasem wzrasta jeszcze bardziej, gdyż dwa płomienie wstępują z nieba i stają po bokach Jezusa. Zatrzymują się na płaskowyżu, otwiera się ich osłona i wychodzi z nich dwóch mężów, dostojnych i promiennych. Jeden starszy, o spojrzeniu przybywającym i poważnym, z brodą długą, rozdzieloną na pół. Z jego czoła wychodzą jakby dwa świetliste promienie. Jest to dla mnie znakiem, że to Mojżesz. W ikonografii z jego głowy zawsze wychodzą dwa promienne promienie światła. Drugi mężczyzna, szczupły, brodaty i zarośnięty, podobnie jak Jan Chrzciciel. Jest do niego zresztą podobny wzrostem, wychudzeniem, budową ciała, powagą. Światło Mojżesza, jak i u Jezusa, jest olśniewająco białe, szczególnie wśród promieni na czole. To zaś, które promieniuje z Eliasza, przypomina żywy płomień słońca. Dwóch proroków przyjmuje postawę szacunku wobec wcielonego Boga. Choć Jezus miał z nimi życzliwie, nie porzucają swojej udzielonej postawy. Apostołowie upadają na kolana, drżą, twarze ukryli w dłoniach. Chcieliby patrzeć, lecz boją się. W końcu Piotr zaczyna, ten zawsze wyskakuje. Nauczycielu, nauczycielu, posłuchaj mnie. Czy na obrazie matki Makowie, mamy kuzie przymienia pańskiego, jest tak namalowany obraz. Apostołowie klęczą, zakrywają oczy. Jezus kieruje spojrzenie na swego Piotra, to go ośmiela, więc mówi dalej. To piękne być tu z Tobą, z Mojżeszem i Eliaszem. Jeśli chcesz, ustawimy trzy namioty dla Ciebie, dla Mojżesza, dla Eliasza i zostaniemy tutaj, ażeby Wam usługiwać. Jezus patrzy na niego ponownie, uśmiecha się jeszcze bardziej. Spogląda też na Jakuba i na Jana spojrzeniem napełniających ich miłością. Także Eliasz i Mojżesz patrzą uważnie na nich trzech. Oczy im błyszczą, wygląda na to, jakby promienie przenikały serca apostołów. Nie chcą się już nic powiedzieć, milczą, przerażeni, wydają się oszołomieni, zaskoczeni. W pewnej chwili zasłona, która nie jest ani obłokiem, ani mgłą, ani promieniem, otacza i oddziela trzech ukazujących się chwale. Ta zasłona jeszcze bardziej jaśnieje niż poprzednia, która ich właśnie otoczyła, ukrywa ich przed oczyma apostołów. Rozlega się głos potężny i harmonijny, dźwięczny, napełnia całą przestrzeń. Trzech apostołów upada twarzami przy ziemi.
Oto mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, słuchajcie go. Piotr leży już całkiem na ziemi, woła miłosierdzia dla mnie grzesznego. To chwała Boża wstępuje. Jakub nie potrafi wydobyć siebie ani słowa. Jan szepcze z westchnieniem takim, jakby tracił przytomność. Pan przemawia. Nikt jednak nie chciał się podnieść głowy nawet wtedy, gdy znów zapanowała całkowita cisza. Nie zauważając więc, że światło wraca do normalnego stanu blasku nocnego, Jezus zaś pozostał tam i stał się zwykłym Jezusem. W swojej czerwonej szacie idzie ku nim z uśmiechem, począsa nimi, dotyka, woła po imieniu. Wstańcie to ja, a nie lękajcie się, mówi. Gdy żaden z czeg nie ośmiela się unieść twarzy. Wzrają miłosierdzia Bożego nad swymi grzechami, bojąc się, że to anioł Boży przyszedł, żeby ich zaprowadzić do wyższego. Wstańcie, nakazuję wam to. Powtarza Jezus z mocą. Podnoszą więc twarze, widzą Jezusa, który do nich uśmiecha. O nauczycielu mój Boże, woła Piotr. Jakże będziemy mogli żyć przy Tobie teraz, gdy ujrzeliśmy Twoją chwałę? Jak to zrobimy, żeby żyć wśród ludzi my, biedni grzesznicy, teraz, gdy usłyszeliśmy głos Boga? Musicie żyć i widzieć moją chwałę aż do końca. Bądźcie tego godni, gdyż czas jest bliski. Bądźcie posłuszni Ojcu, który jest moim i waszym Ojcem. Teraz wróćmy do ludzi, bo przyszedłem, żeby być pośród nich i żeby ich prowadzić do Boga. Chodźmy. Bądźcie święci, pamiętajcie o tej godzinie, bądźcie silni i wierni. Nie mówcie o tym nikomu, kiedy Syn Człowieczy powstanie z martwych i powróci do tej chwały Ojca, wtedy powiecie. Wtedy będzie wam bowiem potrzebna wiara, żeby mieć udział w moim królestwie. Ale czy Eliasz nie miał przybyć, żeby przybyć na to królestwo? Tak mówi nauczyciele. Eliasz już przyszedł. Przygotował drogi dla Pana. Wszystko dzieje się tak, jak zaobjawione. Ci jednak, którzy wyjaśniają objawienie, nie znają go ani nie rozumieją. Nie widzą i nie rozumieją znaków czasu ani posłańców Boga. Eliasz powrócił po raz pierwszy. Powróci po raz drugi, żeby przygotować ostatnich dla Boga, kiedy bliskie będą ostatnie czasy. Dzieci, jest to przerażające dla mnie. Tu Pan Jezus w innym się wyjaśniał, że chodziło o Jana Chrzciciela, że był tym Eliaszem. Jest zapowiedź jeszcze po raz drugi. Biedni są nasi przełożeni biskupi, tak bimbają ze słowa Boga. Przyjdzie im zapłacić straszną karę, bo otrzymali wszystkie łaski w urzędzie, aby stać się głosem Boga. Ludzie jednak nie chcieli go rozpoznać, dręczyli go i zadali mu śmierć. To samo uczynią Synem Człowieczym, gdyż ludzie nie chcą uznać tego, co jest ich dobrem. W czasie postoju Piotr mówi do Pana, kiedy z góry schodzą. O Panie, ja też mówię tak, jak Twoja matka wczoraj. Dlaczegoś nam to uczynił? Powiem też, dlaczegoś nam to powiedział? Twoje ostatnie słowa wymazały z naszych serc radość chwalebnego widoku. To wielki dzień lęku. Najpierw przeraziła nas tamta wielka światłość, która nas zbudziła, silniejsza niż gdyby góra stanęła w ogniu, to gdyby księżyc spadł, żeby rozświetlić płaskowych naszych oczach. Potem twój wygląd i sposób, w jaki się oderwałeś od ziemi, jakbyś miał się wznieść w górę. Wystraszyłem się,
czując wstręt do niegodziwości Izraela, powrócić do nieba, być może na rozkaz Najwyższego. Potem odczułem lęk, widząc pojawiającego się Mojżesza, którego ludzie w swoim czasie nie mogli oglądać bez zasłony, tak jak na jego obliczu jaśniało oblicze Boga. Wtedy był jeszcze człowiekiem, teraz zaś jest szczęśliwym duchem, rozpalonym Bogiem. A Eliasz? Miłosierdzia Bożego. Sądziłem, że nadeszła dla mnie ostatnia chwila. Przypomniały mi się wszystkie grzechy pełnienia ciągu życia. Odkąd byłem całkiem mały, kiedy kradłem owoce w liniu sąsiada, aż do ostatniego, kiedy udzieliłem Ci złej rady w ostatnich dniach. Pamiętacie, odejdź ode mnie, szatanie. To na Ciebie nie przyjdzie. Strach największy. Głos Boga. Piotr nie mówi, że Jahwa, tylko Jehowa przemówił do nas. Bo Żydzi używali innych stłumaczy Adonai. Nigdy nie wydaj na głos Jahwe. Powiedział nam, słuchajcie go, Ciebie. On ogłosił Ciebie synem umiłowanym, którym ma upodobanie. Dzieci, słyszeliście dzisiejszą konferencję? Taranna? Że Bóg chce mieć w Tobie upodobanie, tylko chce mieć wszystko od Ciebie. Kiedy mnie pokochasz wszystkim swoim, ja będę miał w Tobie upodobanie. Nieprawdopodobnie układa Bóg ten scenariusz. Nawet w planie zwiedzania i konferencji, które idą. Jaki lęk, Jehowa, do nas. Spełnimy tylko Twoja moc, zachowała nas przy życiu. Kiedy nas dotknąłeś, Twoje palce płonęły jak ogień. To był powód mojego ostatniego przerażenia. Sądziłem, że ta godzina ostatniego sądu, że to anioł mnie dotknął, żeby mi odebrać duszę i zanieść do Najwyższego. Ale jak mogła Twoja matka widzieć, słyszeć i żyć w tej godzinie, o której mówiłeś wczoraj, i nie umrzeć? Ona sama była młoda bez Ciebie. Bo Pan Jezus opowiadał im katechezy u Marii Waldorty, jak wyglądało zwiastowanie i co Matka Boża słyszała. Maryja, mówi Pan Jezus, nieskalana, nie mogła się bać Boga. Ewa się Go nie bała tak długo, jak długo była niewinna i miała mnie. Mnie Ojca i Ducha, nas, którzy jesteśmy w niebie, na ziemi, w każdym miejscu. I mamy swe tabernakulum w sercu Maryi, mówił mnie. Teraz poprowadzimy nasze, moi drodzy, modlitwy zakonne. Coś niesłychanie pięknego. Zachęcam Was, aby w każdym domu była Maria Waldorta. Póki jeszcze Bóg z nami nie działa, go też nie zlikwidują. Zachęcam Was, od jednego z nich. W każdym domu była Maria. Dostałem 2000 zł, więc już każda magatce zamówiła 6 kompletów, żeby one były na pustelni dla wychowywania nowego narybku. 52 strona. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości bądź naszą obroną, aby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą. I nasza modlitwa o ratunek dla świata. Święty Boże, święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty a nieśmiertelny, i niespodziewanej śmierci. Święty Boże, święty a nieśmiertelny, i niespodziewanej śmierci. Święty Boże, święty a nieśmiertelny, niespodziewanej śmierci. Nieustannie przed Bożym Majestatem. Prosimy Cię o to pokornie. Wyproś nam łaskę o branie Jezusa Chrystusa, Króla naszego narodu, bez przeszkód, i abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. W Twoje ręce składam sprawę intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jeśli nam tego nie wyprosisz, na cóż wszystkie wysiłki nasze, modlitwy ojców i dziadów, ofiary królów, jeśli na koniec Jezus nie zostałby władcą tego kraju, którym jego matka od wieków przygotowuje mu tron. Sprawy mojej ojczyzny i moje własne pragnę po wypełnieniu mojej misji na ziemi spotkać się z Tobą w niebieskim raju, skąd będę mógł to i oddano Bogu. Amen. Modlitwa za konających grzeszników w grzechu ciężkim, o wyrwanie ich w ostatniej chwili ze szponów szatana i piekła. Ojcze niebieski, wejrzyj Twe boskie serce, przepełnione za tymi, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć je, znoszący się za nimi. O Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, ku własną odkupił je krwią. Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie, gdy będą konali. Usłysz słodki jęk pełen nadziei i miłości. Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie dusze. Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego umęczonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Przyjmij więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą Twojego życia. Jezusa Chrystusa i mieczem przebite serce Najświętszej Maryi Panny, krew męczenników, wiarą wyznaw, użyj cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych na przebłaganie za te ogarnięte mrokiem duszy. Spójrz na nie w godzinie śmierci, jasny prowień Twojego światła, światła Ducha Świętego i poruszeni łaską upadli przed Tobą, szczerze swoje grzechy wyznając. Wierzę, że Twoje nieskończone miłosierdzie łączę umarłowania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym sercu na ukojenie go boleści. Kocham Cię, Ojcze, teraz i na wieki. Na ukojenie go boleści. Codzienna kocham Cię, Ojcze, wiarne, teraz i na wieki. Na ukojenie go boleści. Codzienna kocham Cię, Ojcze, wiarne, teraz i na wieki. Na ukojenie go boleści. Codzienna kocham Cię, Ojcze, wiarne, teraz i na wieki. Na Twoim ołtarzu ukojenie go boleści. Codzienna kocham Cię, Ojcze, wiarne, teraz i na wieki.
Ofiarowania naszego dnia i duszą krew Pana Jezusa. Przyjmij Ojcze ofiarę naszego dnia i duszą a szczególnie rani krwi wypływającej w czasie koronowania cierni Jego Najświętszej głowy. Kruszyte serce Maryi w jej intencjach, aby moje całe życie było do niej i przydało chwały Tobie, Ojcze, uzdrawiając dusze ludzkie, ratując je przed śmiercią. I nasza modlitwa do Chrystusa Króla o łaskę odpustu zupełnego. O Jezu Chryste, uznaję Cię Królem Wszechświata. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nadewną wszystkie Twe prawa. Pełne na chrzcie świętym, wyrzekam się szatana, jego pychy i jego strach. Przyrzekam prowadzić życie gorliwego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuje się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła. Boskie serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje w tej intencji. Pomyślałem Twoją świętą władzę królewską. Chwaliło się na całym świecie panowanie Twojego pokoju. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Panie Boże nasz, Tyś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów. Z wielką ufnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana, prosimy Cię, Panie, nasz niebieski Król, o miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość, wszelkie dobra, uchranij, Panie, nasz Król. Prosimy, uchroń nas przed naszymi wrogami, przed Królem sprawiedliwości. Przebacz nam, Panie, najwyższy Król, Jezu, Ty jesteś Królem miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twoją sprawiedliwą karę. Zmiłuj się nad nami, Panie, przebacz nam nasze winy. Damy Twemu wielkiemu miłosierdziu. Królu zasługujący nad nami mogą przyjść. Składamy pokój, że to prosimy, aby Twoje królestwo zostało w nami na stałe. Przy godzinie 12 zostało, Panie, do postu wytrzymane. Już Ci dziękujemy za dar kolejnego dnia postu, ale nie ukrywamy, Panie, że i czasami o jedzeniu też myślimy. Ojcze niebieski, przyjmij tę ofiarę zanurzoną w Jezusa, uświęconą w niepokalanym sercu Maryi, na zadośćuczynienie za jej świata, w połączeniu ze wszystkimi głosami, życia skierowaną Twój, Jezus Chrystus,
Najświętsza Maria Panna, Święty Józef i wszyscy święci. Moja ofiara będzie połączona z tymi, którzy cierpieli, cierpią niedostatek. Dobrowolnie poddaję się Twojej sprawiedliwości w imieniu Boga. Wypnąłeś cierpieniem, łączę moją ofiarę z Jego ofiarą, abyś był uwielbiony w każdym cierpieniu. Ojcze, w Twoje ręce powierzam mojego ducha. Przyjmij mnie do Twojego Królestwa. Oddaję się w pełni Twojej łaski. Zamykam oczy na Twoją chwałę. Spędzam słowa miłości. Bądź pochwalony do Ciebie. Bądź pochwalony, mój Odkupicielu. Bądź pochwalony przy Najświętszym Duchu. Jedyny Boże. Dokończamy ostatnie kawałeczki litanii i będzie mi nowenne już to za króla. Jezu, Królu wszystkich narodów. Strona 222. Przepraszam, jestem gdzieś już troszkę wyłączony. 222. Pozdrawiamy internautów. Jesteśmy na morzu Morza Śródziemnego. Byliśmy w Akka. Ja już widział te ryby, takie ilości ryb. Jeśli by Pan Jezus zapalił tam ognisko, a po modlitwach nas zawołał, jak apostołów nad Genezaret na rybę, to my zjedliśmy, gdy szedłby po zawiesiu. 222. Jezu, Król wszystkich narodów, przed którym zegnie się każde kolano. Jezu, Królu wszystkich narodów, to Królestwo będzie trwać wiecznie. Jezu, Królu wszystkich narodów, baranku, który będziesz naszym pasterzem. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Prosimy. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Wieczny Ojcze, który dałeś nam swojego jednorodzonego Syna Zbawiciela, jedynego i prawdziwego posiednika, Najwyższego Króla. Jezu, pełen miłości, Najwyższy Królu, który się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi. Jezu, Królu, Duch Święty, trzecia osoba, Trójcy Świętej, miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie. Mario, nasza Królowo i Matko, pośredniczko nasza u Jezusa. Mario, nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski. Bądź się z nami. Mario, nasza kochamy Cię. Módlcie się za nami i chrońcie nas. Amen. Usiądźmy wygodnie. Druga konferencja. Dociągam, ale tylko dziś jedno. Chyba, że będzie trzy wezwania błogosławień. I to dla mnie jakoś wytrzymam. Ale może dzisiaj tylko jedno. Wczoraj mieliśmy o ubogim duchu. A teraz... Błogosławiony jestem, będąc łagodny. To może wydawać się sprzeczne z przykładami codziennego życia. Ci bowiem, którym brak łagodności, wydają się triumfować w rodzinach, miastach, narodach. Czy jednak jest to prawdziwy triumf? Nie. To lęk trzyma w pozornej uległości tych, których gnębi despota. Jednak rzeczywistość tylko zasłona, która ukrywa wrzenie buntu przeciw tyranowi. Nie pozyskują serc swych domowników, ani współmieszkańców, ani poddanych ci, którzy skłonni są do gniewu i do despotyczni. O wy nauczyciele typu, powiedziałem i na tym koniec,
nie podporządkują umysłów ani duchów swemu nauczaniu. Wywołują jedynie z samouków ludzi szukających klucza, który mógłby otworzyć zamknięte drzwi mądrości lub wiedzy, której istnienie podejrzewają, a która sprzeczna jest z tym, co się im narzuca. Do Boga nie przyciągają kapłani, którzy wydają się uzbrojonymi wojownikami, rzucającymi się do dziedziny ataku gwałtownie i w sposób nieprzejednany przeciwko duszom. O, biedne dusze! Gdyby były święte, nie potrzebowałyby was kapłanów, aby dojść do światła. Posiadałyby je już w sobie. Gdyby były sprawiedliwe, nie potrzebowały was sędziów, aby obawiać się wyroku sprawiedliwości. Gdyby miały to w sobie. Gdyby były zdrowe, nie potrzebowały leczenia. Bądźcie więc łagodni. Nie zmuszajcie dusz do ucieczki. Przyciągajcie je miłością. A łagodność jest miłością. Tak samo jak ubóstwo ducha. Jeśli będziecie łagodni, staniecie się dziedzicami ziemi i oddacie Bogu to miejsce, które należało wcześniej do szatana. Wasza łagodność, będąca też miłością i pokorą, pokona nienawiść i pychę, zabijając w duchach nikczemnego króla pychy i nienawiść. Świat będzie ten należał do was, a równocześnie do Boga, bo będzie sprawiedliwy, bo będziecie sprawiedliwymi uznającymi w Bogu absolutnego Pana stworzenia. Bogu też zostanie oddana chwała i błogosławieństwo i przywrócone wszystko, co do Niego należy.